How can the light that burns so bright suddenly burn so pale? Bright eyes. Wodnikowe wzgórze. Jak długo jeszcze będziemy jechać? Ciekawe, czy w ogóle dotrzemy nad wielką wodę. Założę się, że Elra i Rapsztok nigdy nie mieli takiej przygody. Wystarczyło, że opuściliśmy dziś wodnikowe wzgórze i teraz nikt nic nie wie. Kichar na pewno wie. Powiedział, że spotkamy się na miejscu. Mam nadzieję, Dołku. Mam nadzieję. Wielka woda. Leszczynku! Chrududu za szybki dla Kichara. Pani bagaż? Bardzo dziękuję. To nasza szansa. Świetnie. Tylko tym razem niech się nikt nie zgubi. Co teraz? Z pewnością to nie jest podobne do niczego, co znam. O, zgadzam się z tobą. Na Frysa, gdzie my jesteśmy? Myślę, że jesteśmy na miejscu. Och, Frysie, udało się! A więc to jest wielka woda? Teraz poszukajmy Kichara. Tam? Na dole? Łatwiej znajdzie nas tutaj, na otwartej przestrzeni. Będziemy łatwym łupem dla Elila. Nie, musimy stąd iść. To może być droga w dół. Nie ma Kichara. Zobaczyliśmy już wielką wodę. Myślę, że czas wracać na wodnikowe wzgórze, nie sądzisz? Najwyższy czas znaleźć Kichara. Dobrze, dobrze. Idę tak szybko, jak tylko mogę. Och, tu jest okropnie wysoko. Przepraszam, właśnie przechodziliśmy tędy i czy... On nie jest zbyt przyjazny. Leszczynku, może te ptaki znają Kichara? Dobry pomysł, zapytam je. Przepraszam, czy może znasz... Lepiej dogadujesz się z ptakami, może spróbujesz? Będę obok na wszelki wypadek. Cześć! Jestem Dołek. Zadać ci pytanie? Koloki. Jestem zajęty. Pilnuję gniazda. Nie znam samca, który by myślał o młodych. Każdy jest inny. Tak myślę. On też. Szukamy przyjaciela. Kichara. Czy znasz go? Co im chodzi? Dlaczego mewy atakują te ptaki? Niestety zbyt mało wiemy o tym miejscu. I jak widać o mewach też. Jastrzębcu! Wszystko w porządku? Niczego sobie nie złamałem, jeśli o to chodzi. Bardzo mi się tu nie podoba.
Gdzie jesteście? Leszczynku! Dołku! Kicharze! Jesteśmy na dole! Kicharze! Tutaj! On specjalnie nas ignoruje. Kicharze! Widzisz? Te mewy są dla niego ważniejsze. Dlaczego wołasz tę mewę? To nasz przyjaciel. Mewy są wrogami. Atakują gniazda, sprawiają kłopoty. Nie wszystkie są takie. Koloki je zna. Żadna nie jest dobra dla maskonura. Kichar jest inny. Ej! Zejdziecie do mnie, czy mam wejść na górę? Pomożesz nam? Pokażę wam najlepszą drogę. Tędy. Bardzo, bardzo dziękuję. Konradzie! Falado! Gryfie! Hej, hej! Dlaczego nikt nie mówi cześć? Zibo! Zibo, stary przyjacielu! Hej, widziałeś Katarzynę? Gdzieś tu fruwa! Katarzyno! Małe biurko! Gdzie jesteś? Katarzyno! Jak dobrze być znów na ziemi. Ojej! Co to jest? Piasek. Kichar o nim opowiadał. No, Frysa. Jest bardzo gorący. Znajdźmy Kichara i ruszajmy z powrotem. A jeśli będzie chciał tu zostać przez jakiś czas? Nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś mógłby chcieć zostać w tym opustoszałym miejscu. Katarzyno! Katarzyno! Kicharze! Katarzyno! Katarzyno! Kichar w domu na zawsze! Och, jak cudownie! Miło się pływało? Tyle tu nowych zapachów. Fuj, mogę ci powiedzieć, co to jest lub co to było. Lepiej niczego nie dotykajcie. Nie wiemy, co może okazać się niebezpieczne. Nie wolno nam zapomnieć, po co tu jesteśmy. Kichar. Chodźmy. Na pewno pokochasz wodnikowe wzgórze, kiedy je zobaczysz. To bardzo piękne miejsce, a dzięki jeżynce poczujesz się jak w domu. Co ty sobie myślisz, że mam opuścić gniazdo? Może? W królikarni będziesz się czuła jak u siebie. Nie pleć głupstw. Ale Katarzyno, moje piórko. Przekąska? A! Katarzyno, poczekaj na Kichara. Który z nich to Kichar? On niczego nam nie ułatwia, nie uważacie? Popłyńmy za nim. Doszliśmy już tak daleko. Dlaczego mamy się poddać? Poradzimy sobie bez twojego sarkazmu. Ta woda jest zatruta. Wielka woda jest słona. Kichar mi to mówił. Wszystko tu jest niezwykłe. Aj! Nie ruszaj się! Zdejmiemy go! Nie martw się! Na Frysa i Księżyc. Co to było? Będziemy mieli o czym opowiadać po powrocie do domu. O ile kiedykolwiek tam wrócimy. Tędy!
to im chodzi. Ciekawe, czy spotkałoby nas to samo. Nigdy nie wiadomo. Idź, idź, zapytaj je. Wiesz, jak rozmawiać z takimi stworzeniami. Bardzo przepraszam. Znacie Kihara? Nie zraniły cię? Koloki miał rację co do tych mew. Nad wielką wodą czyhają o wiele większe niebezpieczeństwa. Nie chciałeś jej? Kihara chciał się dzielić. Nie walczysz o swoją cześć, to nie dostaniesz jej. Ha, ha! Lepiej wracaj na wysokie wzgórza. Żyj sobie z puszystymi królikami, kihahaharze! Woda się przybliża. Nie było jej tu wcześniej. Ale to niemożliwe. Jednak to prawda. Może zaatakujemy maskonury, zniszczymy jakieś gniazdo, wystraszymy je porządnie. W końcu, to jakieś zajęcie. Karka bardzo dobrze zna Katarzynę. Dlaczego chcecie skrzywdzić maskonury? One nic wam nie zrobiły. Przecież kiedyś lubiłeś taką zabawę. Ale na wodnikowym wzgórzu nauczyłem się, że lepiej żyć w zgodzie z sąsiadami. Zupełnie nie wiem, co się stało z Kiharem. Dlaczego? Dlaczego to robicie? Dajcie im spokój! Kihar mówi! Wynocha! Wynocha! Nie jesteś tym Kiharem, którego znałam! Nic już dla mnie nie znaczysz, rozumiesz? Wybaczcie przyjaciołom Kihara, są głupi i czasami źle się zachowują. Nie tak jak króliki. O, jesteś przyjacielem królików. Tak, tak, wielkim przyjacielem. Leszczynek miał rację. Wy mewy nie jesteście wszystkie takie same. Znasz Leszczynka? Poszedł z innymi na plażę. Szukają ciebie. O nie, są na dole? Dzięki, mój nowy przyjacielu! Muszę lecieć! Poszukam królików, zanim będzie za późno! Dziękuję! Czubaku, spójrz tam. Widzisz? Może nam się udać. Szybko, Dołku. Wskocz mi na grzbiet. O! Leszczynku! Dołku! Gdzie jesteście? Leszczynku! Kihar! To ty, Kiharze? Kihar!
Na Frysa, dobrze, że jesteś. Spójrz, ta zatruta woda chce nas pochłonąć. To się zawsze zdarza dwa razy dziennie, ale nie ma sprawy. Podnosi się powoli. Jak dla mnie to trochę za szybko. A do jakiej wysokości? Mniej więcej dotąd. Wyżej jest występ skalny. Musimy się tam dostać. Oh, nie dam rady. Co tam, kicharze? Kichar myśli. Oh, proszę, nie odchodźcie. Zaraz wrócę. A niby dokąd mielibyśmy pójść? To bardzo ważne. Musicie pomóc królikom. Cicho bądź, śpimy. Obudźcie się. Pomóżcie królikom, proszę. A niby dlaczego mielibyśmy to robić? Bo są przyjaciółmi. Nic dla nas nie znaczą. I nie są naszymi przyjaciółmi. To proste. Co w ogóle króliki robią nad wielką wodą? Same są sobie winne. Masz serce z kamienia, Katarzyno. Nie ma w nim miejsca ani dla kichara, ani dla przyjaciół, ani dla żadnych dobrych uczynków. Zawsze był postrzelony, ale teraz to naprawdę zwariował. Proszę, pomóż królikom, czas ucieka. A co z mewami, twoimi przyjaciółmi? Dlaczego im nie pomogą? Mewy to... mewy. Co wy na to, przyjaciele? Ale powinniśmy im pomóc. Kichar nam pomógł. Tak, obronił nas przed mewami. Pomożemy wam. Przepędziłeś mewy, które nas zaatakowały. Co mamy zrobić? Pośpieszcie się! Zbierzcie skorupy, kamienie i to, co znajdziecie. Połóżcie wszystko tam, na skalę. Już się robi! Szybko, przyjaciele! Do licha, nigdy więcej! Mam nadzieję, że kichar nie zgubił się w ciemności. Dobrze zna to miejsce. Wróci. Wiem to. Pomoc nadchodzi! Zebrałeś wszystkie zaprzyjaźnione mewy? Właściwie nie. Mewy są... Leci. To maskonury! Zaczynam rozumieć. Na co czekacie? Jastrzębcu, pomóż mi to wyciągnąć. Tak, tak, bardzo dobrze. Wspaniale, kicharze, znakomicie. Wszyscy jesteśmy na górze?
Akurat na czas. Zaczekamy tu. Woda wkrótce odpłynie. Woda przypływa i odpływa dwa razy dziennie? Tak, zawsze. Ach, zabierzcie mnie na suchy ląd, proszę. Nie wiem, jak ci dziękować, przyjacielu. Kichar zrobi dla maskonurów, co tylko będzie mógł. Obiecuję. Szkoda, że inne mewy nie są takie jak ty. Jedzenie dla ciebie i twoich przyjaciół. O, to bardzo miło z waszej strony, ale... Dziękujemy bardzo, Koloki. Tak, to bardzo miło. Dzięki. Cóż, muszę wracać do rodziny. Jeszcze raz dziękujemy. Jesteś niesamowity. Ja bym tego nie zrobił. On nie może być zły, skoro siedzi w domu i troszczy się o rodzinę. Mogę? Proszę, są twoje. Czas wracać do domu. Idziesz z nami? Kihar tęskni za różnymi rzeczami. Ale też wraca do domu na wodnikowe wzgórze. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi na podstawie tłumaczenia Katarzyny Ciupak, Ewa Prugar. Dźwięki montaż Jakub Mielęcki. Kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Cezary Kieciński, Marek Barbasiewicz, Jacek Kopczyński, Marcin Hycnar, Katarzyna Tatarak, Waldemar Barwiński i inni.